My przede wszystkim cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, z 3 punktów. No to nie był łatwy mecz. Cieszymy się, że udało nam się strzelić 2 bramki do przerwy, no i mieliśmy kolejne sytuacje do zdobycia bramki. Natomiast gospodarze też mieli kilka groźnych okazji i dopiero w doliczonym czasie gry zdołali strzelić rzutu karnego na 2-1, ale dotrwaliśmy ten mecz do końca. Szczególnie uważam, że kontrowersyjna sytuacja była, bo Miłosz Przybecki był faulowany w polu karnym na 3-0, to była sytuacja. No, sędzia nie podyktował rzutu karnego i była nerwówka do końca. Tak? Zespół Olimpii też miał swoje okazje i to był naprawdę trudny mecz. No, ale tak jak powiedziałem, że najważniejsze są 3 punkty i 10 kolejek zostało do końca i walczymy dalej w następnych meczach. Tu każdy w tej lidze, każdy z każdym może wygrać i do każdego spotkania trzeba podchodzić bardzo skoncentrowanym i tutaj przed meczem nikt punktów łatwo nie oddaje. I tu przed nami kolejny mecz ze Zniczem Pruszków na własnym boisku. No i chcielibyśmy taką złapać serię, że kilka meczów pod rząd byśmy wygrali i wtedy możemy gdzieś tam realnie jeszcze myśleć o szansach na te miejsce barażowe, które dałoby nam szansę walki o pierwszą ligę. Jakoś tak się składa, że te mecze wyjazdowe więcej punktów zdobywamy niż u siebie, ale mam nadzieję, że to się zmieni i już w następnym meczu na własnym boisku zdobędziemy 3 punkty. Kolejna porażka, natomiast kolejny mecz z gry, gdzie dostajemy bramki szczęśliwe dla przeciwnika z przypadku, błąd przy stałym fragmencie gry i nieporozumienie wśród kilku obrońców. No my stwarzamy znowu wiele sytuacji bramkowych, ale to szczęście nie jest po naszej stronie, ale musimy grać jeszcze lepiej, żeby temu szczęściu pomóc. Na pewno nie mogę odmówić moim piłkarzom zaangażowania w drugiej połowie, gonienia wyniku. Te sytuacje były. Ten mecz pokazał, że drużyna, która ma 33 punkty i jest jakby solidnym zespołem, na naszym tlenie wyglądała zbyt dobrze. Na pewno były groźne kontrataki, mają szybkich zawodników, ale w wielu sytuacjach temu zapobiegliśmy. Natomiast no, uważam, że tego łutu szczęścia brakło w sytuacjach kluczowych, bramkowych i po raz kolejny źle nam się mecz układa. Może dobrze teraz, że jest ta pauza, że będziemy mogli popracować i jest jeszcze wiele spotkań, bo ten zespół stać na seryjne wygrywanie i mam nadzieję, że tak będzie i będziemy wszystko robić, żeby tak było, bo ten szczebel centralny koniecznie trzeba tu utrzymać i przede wszystkim piłkarze, jacy są w szatni, to są to piłkarze, którzy chcą, którzy mają umiejętności określone i musimy to po prostu przełamać. Jest na pewno duża nerwowość wynikająca z charakteru tych zawodników, że jest to drużyna, która już spadła z ligi, jest to drużyna, która wie, jaka presja ciąży na nich i nikt w tej szatni nie wyobraża sobie tego, żeby spaść i w tych kluczowych sytuacjach brakuje takiej zimnej krwi, brakuje takiego spokoju. Widać przeciwników, którzy mają spokój, którzy biorą na zamachy, przygotowują sytuację. My często oddajemy strzały z nieprzygotowanych piłek, nie dogramy, nie podejdziemy do tego spokojnie. Rozmawiamy na ten temat bardzo wiele, pracujemy nad tym. Bardzo dużo treningu finalizacji, ale to tak naprawdę siedzi w głowach i teraz drużyna dostanie 2 dni wolnego po to, żeby sobie spędzić czas z rodzicami, z rodzinami, poukładać to w głowach i myślę, że musimy z tego wyjść, bo koncentrować się na każdym meczu, na zadaniach, jakie nas czekają i zimną krew zachować w kluczowych sytuacjach, bo to jest widoczne gołym okiem, że tego brakuje. Dokładnie widziałem po moich zawodnikach chociażby sytuację, jak wygraliśmy tutaj z dobrą drużyną Stalą Rzeszów, jak pojechaliśmy, jaka była pewność siebie i kreatywność na Ostródzie i takiego spotkania potrzebujemy, żeby po prostu uwierzyli w siebie, żeby troszeczkę rozluźnili i sprostali sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Uważam, że gra co 3 dni będzie naszym atutem. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy szeroką kadrę. I muszę jeszcze dodać, że po prostu w ostatnich 3-4 spotkaniach nie mogliśmy zagrać w optymalnym składzie i te kartki się poczyściły, kluczowi zawodnicy już pauzowali, także myślę, że teraz będziemy mieli optymalną kadrę, optymalny skład
i dlatego też jestem spokojny o grę co 3 dni. To Józek wypadł na Katowice, to wypadło dwóch środkowych obrońców na Lecha Poznań, czy dzisiaj kluczowy nasz środkowy obrońca, szóstka, Robert Obst, no cały czas podstawowy zawodnik nam wypada i jakby te automatyzmy są inne, natomiast już w tej chwili nikt nie pozuje i będziemy walczyć i będziemy mieli co 3 dni, naprawdę uważam, przewagę, bo ciężko ci zawodnicy trenują, żeby co 3 dni wyglądać i ostatnie spotkania co 3 dni oba wygraliśmy, także myślę, że o to nie mamy co się martwić.